Szymotulski Ośrodek Kultury uruchomił u siebie też zbiórkę darów na rzecz Ukrainy, dla uchodźców, ale też dla tych, którzy zostali się niestety po drugiej stronie. Ta zbiórka trwa przez cały tydzień, od godziny 8 rano do 20 wieczorem. Chcielibyśmy, aby dostępność do tego miejsca była naprawdę pełna, żeby ludzie, którzy pracują, mogli przyjść tu po południu. Jest bardzo duże zainteresowanie, piękny odzew ze strony Szamotula i tutaj wielkie, wielkie pokłony w ich stronę. Przychodzą starsze osoby, przychodzą dzieci, które oddają swoje pluszaczki. Wszyscy w każdym wieku z najróżniejszymi rzeczami. Tych rzeczy już jest dużo. My zdążyliśmy z ośrodka już wywieźć do takiego głównego magazynu jednego busa. Przez kolejny dzień zebrał się już tutaj kolejny bus różnych przedmiotów. Na dzisiaj jest tak wiele miejsc zbiórki w mieście, że myślę, że mamy tych darów już wystarczającą ilość. Nam zależy jeszcze do piątku szczególnie na wszystkich rzeczach medycznych, takich opatrunkowych, jakieś proste apteczki, bowiem to są rzeczy, które trafią bezpośrednio do Lwowa. Jeden z mieszkańców powiatu szamotulskiego się tam wybiera i wiem przez to, co robił wcześniej, że rzeczywiście trafią te rzeczy do potrzebujących. My oczywiście przede wszystkim bardzo dziękujemy, a tak symbolicznie zrobiliśmy jakieś serduszka, które naklejaliśmy z napisem Szamotulanie, solidarnie z Ukrainą.